Likwidacja kopalni węgla kamiennego Makoszowy była jednym z najbardziej bolesnych momentów dla zabrzeńskiego przemysłu. Można śmiało powiedzieć, że przemysł ciężki w tym momencie w Zabrzu się zakończył. Czy musiało tak być? Związkowcy kilka lat temu, gdy postawiono kopalnię w stan likwidacji, byli rozczarowani postawą zarówno rządu, central związkowych, jak też władz Zabrza, które ich zdaniem nie przeciwstawiły się stanowczo likwidacji zakładu. O tym, jak wielkim błędem było zamknięcie kopalni Makoszowy, przekonujemy się dziś, w dobie konfliktu na Ukrainie. O tym, że kopalnia Makoszowy została przeznaczona do likwidacji, mieszkańcy Zabrza, a przede wszystkim górnicy, dowiedzieli się na początku stycznia 2015 roku. Informował o tym m.in. portal górniczy netg.pl. Od tamtej pory były w Zabrzu protesty, działania związków jednak nic to nie dało. Kopalnia została zamknięta, a jej definitywny koniec nastąpił z końcem 2022 roku. Decyzja o przeznaczeniu do likwidacji kopalni zapadła jeszcze za czasów rządu PO-PSL. Jak informował 5 stycznia 2015 roku portal netg.pl, dotyczyło to czterech kopalni kompanii węglowej Pokój, Brzeszcze, Makoszowy i Bobrek Centrum. Likwidacją miała zająć się spółka restrukturyzacji kopalń. Kompania węglowa przekazała kopalnię Makoszowy do SRK w kwietniu 2015 roku. 17 stycznia 2015 roku ulicami Zabrza od stadionu do Domu Muzyki i Tańca przeszedł kilkutysięczny pochód protestacyjny. W proteście uczestniczyły centrale związkowe i ich przedstawiciele, włącznie z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą. Wcześniej na wiecu na parkingu przy stadionie wypowiadali się szefowie związków, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek, a także prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Dzięki temu, że jesteście zdeterminowani, a samorządowcy, związkowcy są z wami, udało się doprowadzić do sytuacji, w której oczekujemy na panią premier, która za chwilę powinna przyjechać na Śląsk i zrealizować to, na co wszyscy czekamy. Ubolewamy, że tak trochę od końca to wszystko poszło. My ciągle mówimy, to są przecież wasze głosy, że restrukturyzacja jest potrzebna. Restrukturyzacja, a nie likwidacja. Dlatego to, co się udało, zawdzięczacie sami sobie i waszym przyjaciołom. Na pewno samorządowcy są zawsze z wami, na pewno was w tym nie zostawimy. W sierpniu 2015 roku do Zabrza przyjechała Beata Szydło. Przed kopalnią Makoszowy przekonywała, że polskie górnictwo potrzebuje wsparcia ze strony państwa. Tutaj na Makoszowach przygotowano plan. Przygotowano plan zmian, które mogą doprowadzić do tego, że kopalnia Makoszowy będzie przynosiła zyski. Że zostaną uratowane nie tylko miejsca pracy tutaj, ale zostaną też uratowane tysiące miejsc pracy i na Śląsku, i w całej Polsce. Bo trzeba pamiętać o tym, że miejsce pracy w zakładzie górniczym na kopalni to nie jest tylko to jedno miejsce tej konkretnej osoby, która tu pracuje. Ale ono generuje w całym przemyśle, w całej branży, w usługach jeszcze co najmniej każde jedno, cztery czy pięć kolejnych. Więc to są tysiące miejsc pracy, których trzeba bronić. I dzisiaj wszyscy ci, którzy mówią, że nie da się ratować polskich kopalń, że górnictwo to jest branża, która jest branżą schyłkową, nie tylko, że się mylą, ale mają złe intencje. Ja nie boję się tego powiedzieć. Trzeba walczyć o polskie górnictwo. Kopalnia Makoszowy, będąca w strukturach spółki restrukturyzacji kopalń, gdzie trafiały zakłady przeznaczone do zamknięcia, wydobywała węgiel do końca 2016 roku. Do tego momentu mogła otrzymywać dopłaty do strat produkcyjnych. Nic nie stało jednak na przeszkodzie, by kopalnia funkcjonowała w warunkach rynkowych. Makoszowy otrzymały decyzję skracającą możliwość dofinansowania strat, które ponosi kopalnia. Mogą być na rynku, jeżeli obronią się rynkowo i będzie inwestor do końca roku, mówił w listopadzie 2016 roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zapewniając, że Ministerstwo Energii nie będzie przeszkadzać w działaniach służących utrzymaniu kopalni na zasadach rynkowych. Z tymi zapewnieniami nie zgadza się Jerzy Chupka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników przy Makoszowach, który całość działań strony rządowej nazywa wprost działaniami pozorowanymi, gdzie od początku nie było woli politycznej do uratowania kopalni.
Ta wypowiedź jest nieprawdą. Mieliśmy inwestora, pojechaliśmy do ministerstwa i nawet nie zostaliśmy przyjęci, bo rzekomo ministerstwo uznało, że inwestor jest niewiarygodny. Nawet nie sprawdzono dokumentów, mówi w rozmowie z Nowinami Jerzy Chupka. Inwestor był skłonny pokryć nawet pomoc publiczną, jaką otrzymała kopalnia. 200 milionów złotych, dodaje. Zdaniem Chupki warunek pokrycia pomocy publicznej można było jednak ominąć. To ja ci zwracam uwagę na to, co się stało z kopalnią Brzeszcze. Kopalnia Brzeszcze nigdy nie była dwuruchowa, a nagle w wyniku właśnie też takich zakulisowych działań podzielili ją na Brzeszcze i Brzeszcze 1. Aha. Czyli nagle i teraz to, co im było zbędne, poszło do SRK łącznie z długami. Tak. I to samo można było zrobić na Makoszowek, wydzielając zorganizowaną część przedsiębiorstwa. I tak na dobrą sprawę, w świetle prawa wcale nie trzeba byłoby zwracać pomocy publicznej. Kopalnia Makoszowy, jak mówi Chupka, została postawiona w stan likwidacji uchwałą spółki restrukturyzacji kopalń z 16 grudnia 2016 roku. Kopalnię zlikwidował rząd PiS, mówi stanowczo. Proces likwidacji kopalni postępował, związki jednak nie odpuszczały, by próbować uratować kopalnię. Jednym z pomysłów było powołanie spółki pracowniczej. Górnicy, jak tłumaczył wówczas Jerzy Chupka ze Związku Zawodowego Górników, chcieli wydzielenia części zlikwidowanej kopalni i powołania spółki, która miałaby działać w warunkach rynkowych. Spółka nawet powstała, założyły ją trzy związki zawodowe: Kontra, Związek Zawodowy Górników i Związek Zawodowy Ratowników Górniczych. Pomysł jednak, jak mówił Chupka, był od początku torpedowany i nie było chęci strony rządowej. W 2018 roku związkowcy wystosowali list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, w którym apelowali o weryfikację decyzji o całkowitej likwidacji kopalni Makoszowy. W liście piszą m.in., że zasypanie szybów jest równoznaczne z odcięciem dostępu do złóż węgla bilansowego ilości 150 milionów ton. W liście pada również stwierdzenie, że decyzja o likwidacji kopalni została podjęta za cichym przyzwoleniem górniczych central związkowych oraz prezydent Zabrza. No, jesteśmy rozczarowani. Powiem szczerze i brutalnie, bo napisaliśmy, że jakby to powiedzieć, była cicha zgoda zarówno pani prezydent miasta, jak również central związkowych. I uważamy, przynajmniej mamy takie przekonanie, że rzeczywiście tak było. Bo chcę powiedzieć w ten sposób, przy wielu spotkaniach, na których byliśmy, mieliśmy poparcie władz miasta, mieliśmy poparcie central związkowych, ale nie znam i nie widziałem nigdy dokumentu, w którym wyraźnie byłby sprzeciw władz, ze strony władz miasta i central związkowych, sprzeciw przeciwko zamknięciu kopalni. Tego nie było. 8 grudnia 2022 roku wysłaliśmy pytania do rzecznika miasta Dawida Wowry, a także bezpośrednio do prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Zapytaliśmy, jakie działania kilka lat temu podjęły władze miasta, by uratować kopalnię. Poprosiliśmy też o odniesienie się do archiwalnej wypowiedzi Jerzego Chupki. Odpowiedzi niestety do dziś nie otrzymaliśmy. Jak już dziś wiemy, z planów górników pozostała tylko historia. 10 grudnia w kopalni odbyła się pożegnalna barburka. Górnicy sami zebrali na nią fundusze, 11 700 zł na zrzutce. Przewodniczący Jerzy Chupka z Związku Zawodowego Górników. Proszę nam powiedzieć o ostatniej barburce na kopalni Makoszowy. Szczęść Boże, no dzisiaj odbywa się ostatnia pożegnalna barburka na kopalni Makoszowy. Nie robimy jej w ciszy, nie robimy jej w jakimś zapomnieniu, a wręcz przeciwnie. Zrobiliśmy rzutkę tylko po to, żeby wzbudzić, wstrząsnąć opinią publiczną i tak też się stało. Przyjęło wielu znakomitych gości, posłanków, ekologów, ekspertów, także samorządowców, którzy debatowali na ten temat i uważam, że wypracowali sporo ciekawych pomysłów, a przede wszystkim zrobili taki zalążek do szerszej debaty. I to jest najważniejsze, uważam. A górnicy jakie mają pomysły na tą transformację sprawiedliwą, jak pan powiedział? Górnicy mieli wiele pomysłów, bo pragnę przypomnieć, 6 lat temu dawaliśmy tych pomysłów jako korelacje z jednocześnie z przemysłem węglowym, mianowicie farmy fotowoltaiczne na hałdach, wiatraki na tych hałdach, które w ten sposób by dostarczały energię kopalniom czynnym, a przez to schodziły z kosztów. Te pomysły były torpedowane przez władze i niestety jakby traktowano nas jako oszołomów. Proszę powiedzieć, bo jest taki popularny film w internecie, Jerzy Markowski się wypowiada na temat samej kopalni, ile to jest ton węgla do wydobycia. Czy ta decyzja o zamknięciu kopalni, ona miała jakieś podstawy? Była bezsensowna, powiem twardo, bezsensowna.
Bardzo ładnie to pan Markowski powiedział, sabotaż gospodarczy, bo też tu zostało na bieżąco 150 milionów ton węgla, a niższe pokłady są jeszcze o większej wielkości. Jednocześnie to był jeden z najlepszych jakości węglów, bo to typ na pograniczu koksującego 33-34. To po pierwsze. Po drugie, byliśmy nieliczną, by nie powiedzieć, jedyną kopalnią, która nie ma metanu. A więc zamknięto na typowo z pobudek politycznych, a nie ekonomicznych. I to jest najbardziej tragiczne. A do kogo się zwracaliście o pomoc, żeby tą kopalnię uratować przed zamknięciem? Do wszystkich możliwych władz, do wszystkich możliwych, bym powiedział, gremiów. I nigdzie nie znaleźliśmy posłuchu, wręcz przeciwnie, byliśmy torpedowani i blokowani. Potrafiliśmy znaleźć inwestorów zagranicznych, jak również polskich. Mimo to ministerstwo się na to nie zgodziło i dlatego mamy tą gorycz i przestrzegamy właśnie. Po to jest tutaj ta debata była, żeby przestrzec przed takim scenariuszem, żeby się to nie powtórzyło więcej razy, a jednocześnie w jakiś sposób też wspomogło Brać Górniczą i inne zakłady, bo sprawiedliwa transformacja powinna polegać na sprawiedliwości, prawdziwej sprawiedliwości, gdzie człowiek powinien być na pierwszym miejscu.